przyjaciołek, przyjaciele. Wracaliśmy samochodem z tej szkoły. I jedziemy sobie na Woli tutaj. Przejeżdżamy przy przystanku tramwajowym. I patrzę, taka kobieta wciąga futer do tego tramwaju. I słyszę głos od Ducha Świętego. To znaczy ja nie wiedziałem, że to jest Duch Święty. I jeszcze inaczej. Ja znam ten głos, bo ja się z nim cały czas porozumiewam. Natomiast chcę wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Że możesz być długo z Bogiem. I możesz wejść w takie miejsce ignorancji głosu Ducha Świętego. To jest łatwe. Ignorować głos Ducha Świętego jest bardzo łatwo. Najpierw człowiek marzy o tym, żeby słyszeć głos Ducha Świętego, potem jak go słyszy i go już używa, to bardzo łatwo jest mu go zacząć ignorować. To jest mistrzostwo świata, bo Duch Święty zawsze przychodzi do ciebie jako łagodny powiew. I 20 lat będziesz chodził z nim i on cały czas będzie tak do ciebie mówił. Wewnętrzne przekonanie, cichy, łagodny głos, jakiś przekaz, proste rzeczy. On nie będzie ryczał. To nie jest tak, że im dłużej chodzisz z Bogiem, tym on głośniej krzyczy. To jest nieprawda. A więc znam ten głos. On jest mi znany. Stał się mi tak znany, że się z nim zrosłem. Przyzwyczaiłem się do niego. I wiesz, jak się do czegoś przyzwyczaisz, to jest bardzo łatwo zacząć bagatelizować wagę zjawiska. To tak jak jest w małżeństwie, tak zwanym starym, dobrym małżeństwie. Przyzwyczajamy się do swoich małżonków i bardzo szybko dochodzi do różnego rodzaju zjazdów. W ogóle nie wolno się do ciebie przyzwyczaić w małżeństwie. Tak. Jak się do siebie przyzwyczaisz, uznajesz to za twoją własność, męża czy żonę, to się robi rozjazd, jeżeli chodzi o relacje. I to samo jest z Duchem Świętym. Jak się przyzwyczaisz do tego, to jest ci bardzo łatwo to zbagatelizować. Ja się do tego przyzwyczaiłem i słyszę głos, który znam. I ten głos mówi, powiedz Agacie, żeby zatrzymała samochód, wysiądź z tego samochodu i pomóż tej kobiecie wstawić ten wózek. No oczywiście bzdura. Czy ja nie mam nic lepszego do roboty teraz, tylko na środku ulicy zatrzymywać samochód, wysiadać z samochodu i pomagać kobiecie wstawiać wózek. W ogóle uznałem, że to jest wymysł mojej wyobraźni. Bo jestem tak do tego przyzwyczajony, do tego głosu. Jedziemy, pojechaliśmy dalej. Oczywiście się nie powiedziałem nic do Agaty. Pojechaliśmy może ze 200 metrów albo 300 może. Mija nas samochód służby miejskiej, nie wiem jak się nazywa, ruch drogowy, nazwę. Inspektorat ruchu drogowego. Samochód taki oznakowany, mija nas. Zajeżdża na drogę. Wysiada z niego sam facet. A w ogóle wiecie, o co chodzi. Są godziny szczytu i samochodów jest full na mieście. Jesteśmy tam jedni. Tam koło tej kobiety przyjeżdżał full samochodów, bo to była duża arteria warszawska. To nie to, że jakaś mała ulica. Zajeżdża nam ten samochód drogę. Wysiada z niego umundurowany facet, podchodzi do Agaty. Agata otwiera okno, słucha. Wiecie, że oni nie mogą zatrzymać człowieka. To nie jest policja, to nie jest nic. Oni w ogóle wiesz, jest taka akcja. Pierwsza z taką akcji widziałem. Wysiada facet i mówi, no nieładnie pani kierowco. Bardzo nieładnie. Nie widziała pani kobiety, która wciągała wózek do tramwaju. Nie można się zatrzymać i pomóc. Słuchaj, a ja w ogóle płonę tam na tym siedzeniu z boku. Rozumiesz? Płonę. Rozumiesz? Przyprowadzam setki ludzi do Jezusa. Uzdrawiam chorych. Wypędzam demony. Szerzę królestwo. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem w nurcie przebudzeniowym. W ogóle wiesz, rozumiesz? Słucha mnie mnóstwo ludzi, tylko że zrozum jedną bardzo ważną rzecz. W ogóle on do mnie powiedział, żebym pomógł kobiecie wstawić wózek. Rozumiesz? Rozumiesz mnie? Ja nie mam prawa. Ja nie posiadam prawa ważenia priorytetów nieba.
Ja nie mam takiego prawa w ogóle. Chociaż jeżeli chodzi o stronę prawną, duchową prawną, ja mam świetny materiał dowodowy, że jestem bardzo dobrym chrześcijaninem w ogóle i że idę do przodu jak przecinak. Rozumiesz? Mam materiał dowodowy, ale on do mnie powiedział, zatrzymaj samochód i pomóż wstawić wózek. Facet odszedł, ja powiedziałem do Agaty, Agata w ogóle nie wiedziała o zajściu, ona nie widziała żadnej kobiety. Ja powiedziałem do niej, to był Bóg. To był Bóg. To jest ważne poselstwo. Im dłużej jesteś z Bogiem, tym łatwiej zacząć bagatelizować Ducha Świętego. Można się do Niego przyzwyczaić. Nie przyzwyczajaj się do Ducha Świętego. Nie oswajaj Ducha Świętego. Nie oswajaj Ducha Świętego. Nie rób z Niego w ogóle czegoś takiego, czym On w ogóle nie jest. To On dyktuje warunki. On się z Tobą zrósł, zjednoczył. Ale pamiętaj, że to On wszystko wie, jest ponad czasem i przestrzenią. On wszystko wie. To jest bardzo ważne, co teraz mówię do Ciebie, bo mogą Ci się pomylić priorytety. Idziemy do przodu jak przecinaki ludzie. Rozumiecie? Dzisiaj jest nas tu setka, niebawem będzie nas 300 osób, potem będzie nas 1000 ludzi. Zawojujemy ten kraj, ja to wiem. Ale my jesteśmy własnością Ducha Świętego, a nie On naszą. To jest bardzo ważna rzecz, żeby to wiedzieć w swoim życiu. Moje dzieci należą do Ducha Świętego. Mój dom należy do Ducha Świętego. Moja żona należy do Ducha Świętego. Po prostu. Ci z Was, którzy jeszcze nie nabyli